17 marca wspominamy świętą Gertrudę, ksienię. Gertruda urodziła się w Nivelle w roku 626. Była córką króla Pepina i świętej Idubergi. Jej matka po śmierci męża założyła klasztor żeński, do którego wstąpiła wraz z córką. Z czasem Gertruda, pełna gorliwości i miłosierdzia, została w nim ksienią. Dzięki jej wysiłkom klasztor zasłynął jako ośrodek promieniujący wiedzą i kulturą. Po śmierci matki przekazała władzę następczyniom, a sama oddała się modlitwie, postom i umartwieniom. Taki tryb życia osłabił ją szybko. Zmarła 17 marca 1659 roku podczas słuchania mszy świętej. Jest patronką pielgrzymów, podróżujących, ogrodników, szpitali i opiekunką kotów. Wzywana do obrony przed plagą szczurów i myszy polnych. W ikonografii święta przedstawiana jest w uroczystych szatach z koroną książęcą na głowie albo w stroju benedyktyńskiej ksieni z pastorałem. Jej atrybuty to korona, model kościoła, a także szpital, otwarta księga, mysz na książce lub u stóp. W Krakowie istniał niegdyś kościół pod wezwaniem świętej Gertrudy, ufundowany w XV wieku przez Mikołaja Wierzynka, rajcę miejskiego. Przy kościele znajdował się cmentarz, na którym grzebano skazańców ściętych mieczem katowskim, którzy przed egzekucją odbyli spowiedź. Kościół był nieduży, mieścił około 100 osób. Został zamknięty w 1810 roku, a zburzony w 12 lat później. Wezwanie kościoła przetrwało w nazwie ulicy Świętej Gertrudy. Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Za wstawiennictwem świętej Gertrudy, dziewicy, udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.